Tak, to teraz tak, zdecydowaliśmy się, że ja dzisiaj pokażę twarz, przygotowanie twarzy, bo to, co mamy dzisiaj Wam chcemy pokazać, to ja już mam na oczach zrobione, tak. Oczy mam zrobione. Kalinka będzie, bo lepiej mi się, Wy lepiej zobaczycie, jak ja Kalinkę maluję, bo wtedy są te moje ruchy i tego, tutaj zasłaniam się tym lusterkiem, a więc wszystkiego nie widzicie, moi drodzy. Także twarz mam naturalną, moją, niezrobioną, tak. Nic, tylko rano oliwkę wklepałam. I teraz tak. Teraz tak szybko. Pokażemy, co będzie użyte do twarzy. Tak, Kalinka szybko. Podkład z AA. Co tu mam? Bazę z Kobo, tą tak. Oświetlającą. Puder z Bell. Bronzer z Freedom. Essence Collector Camouflage. Rozświetlacz z miskretem pierwszy i róż do policzków z burżuwa. Tak, bo do tego makijażu ten róż będzie lepiej pasował. Tak. To pokażę Was konturowanie. Aha, którego tak nie będziemy mocno dzielić. Ale troszeczkę użyjemy, ale troszeczkę. Freedom. Ci to co tego, dobrze. No to ja zaczynam. Włosy tak. Sobie troszeczkę odgarnę. Tak troszeczkę bazy, nie za dużo. Minimalnie. Minimalnie, bo... Czasami można... Bo ja mam troszeczkę już tą twarz taką od oliwki, ona jest... O, i tak najważniejsze, żeby ta baza była o... Nanosimy w tych centralnych miejscach, o. Nie? I dobrze ją klepać. Dobrze, te włosy dzisiaj, żeby mi nie przeszkadzały. I tak, teraz... Podkład? Podkład, tak. I podkład wiecie co? Będziesz wklepywała komerką? Mów o tym podkładzie. Ten podkład jest... Jaki, chodzi to jest ten mocny, który widzieliście we vlogu. Nie mieszam go. Bo on jest w sumie, czekajcie, to jest odcień 205, a chciałaś kupić 203, nie? Tak, ale to nie było. Ale słuchajcie, ja teraz dam trochę więcej tego podkładu, tak? Ale w sumie... No to względu na kamerę, nie? Ale ja jeszcze z tego, co teraz zrobiłam, nałożyłam sobie połowę mniej. Tak. No jeszcze byś mogła mi położyć, nie? Tak, bo my tak używaliśmy zawsze, nie? Że bardzo mało. Tak. No ale teraz jak jest kamerka, to wiadomo. Ale bardzo dobrze wygląda w kamerze. Tak? Zresztą na żywo, mimo że to nie jest... Słuchajcie, i tak musimy dobrze, nawet tutaj sobie troszeczkę... Daleko zajechać. Za tak, uszy. Tak. Żeby to wszystko miało... Sens. Tak. Nie sens no dobrze, ma. Tak. Klepanie. Chodzi mi o... Żeby ta twarz była jednolita, a nie odcinała się na... Tutaj. Od szyi czy od uszu właśnie, nie? Słuchajcie, no to jest... On jest naprawdę... Naprawdę się ujednolica. To, co napisane jest na tym opakowaniu, to jest prawdą. Skoro on jest mineralny i moim zdaniem rzeczywiście jest bardzo lekki. Tak, i słuchajcie, no fajny jest. Fajnie się, nie? Tak przyjął? Dobra, teraz to jest kamuflaż, Kalinka. On jest, no on podobno ma nawet ukrywać tatuaże. Tak? Podobno, no tak jest. Ale wiesz co ci powiem, no, że no, nie musi, nie? Ma coś w sobie. Ale jest dobry. No jest. W ogóle ma bardzo ładny, tak jak teraz patrzę w tym, w kamerze, nie? Na no. Ciebie, ma bardzo ładne kolory. Słuchajcie, ja w ten sposób robię, każdy ma inny, jak to się mówi? Sposób. Sposób, tak. I teraz zrobimy tak sobie tymi, ale to tylko tak robię dla Was, nie? W sumie bym tego nie robiła dla siebie. Bo mówię, że Kalinka taki szerszy pędzelek, szerszy, nie? Aha, to nie. A ja mam tutaj przygotowane, dobra, dzięki. Tutaj patrz do tego. I słuchajcie, tak troszeczkę tu, ale też tak tylko, w sumie już mam dobre te zarysy. U nas by w sumie tych zarysów nie można nie podkreślać, ale... tak lekko podkreślę. W sumie tak powinniśmy... To jest dosłownie muśnięcie w sumie u Ciebie. No bo tak powinniśmy robić, nie? Nie. O, co powinnam, to tu trochę już, nie? W moim miku. Ale nie będę dużo, bo potem brudzą się tak te rzeciuchy, nie? Tutaj, o, tutaj troszeczkę. Takie maśnięcie.
Nosek. Nosek mogę trochę, chociaż. Dobrze, niech będzie. Masz ładny nosek. No ale malujemy się. Zabawa to zabawa, Kalinka. Zabawa, ale też ładnie wyglądamy. Teraz to. Dobra. Jak patrzysz, to trochę jak imien. No, o co chodzi? Ma być śmiesznie. I teraz. Dalej, to słuchajcie, najpierw zaczynam sobie wklepywać od. O, zobaczcie, jak teraz będzie fajnie wyglądało. Mi się właśnie podoba, jak on, ten kolektor fajnie pracuje też z tym podkładem. No. O. Zobaczcie, tą stronę mam wklepaną. A tam, zobacz, jak ładnie to wygląda. Troszeczkę, słuchajcie, wklepać sobie. Jak, o, tutaj. O, widzicie, tak trochę? Ale ile ktoś ma załamania. Aha. Bardzo ładnie to wygląda. Teraz na środku noska, bo to chodzi o rządniby. Te noski mamy takie, jakie Kalinka? Ładniejsze, wyszczuplone i podobno. Co ma się zaznaczać, to się uwypukla, a co ma się schować, to się schowa. Tak, dokładnie. Muszę tu uważać, bo już jestem wymalowana. Dlatego nigdy się nie robi tak. Ja to mogę zrobić, bo już mam wprawę, nie? Ale nie radzę. Ja u siebie bym w życiu tego nie radzę, bo ja bym. Nie radzę odwrotnie, tak jak ja to robię, nie? Ciężko jest potem z tego wyjść, nie? Ale ten, mam się. Teraz tak możemy. Z tym podkładem super. Teraz słuchajcie, ciemne sobie tak. Tłoczyć, żeby wiecie, tłoczymy. Nie było żadnych plamek, nie? Plamek i takich. O, widzicie? Bardzo fajnie. O, zobaczcie, powiem. No super, naprawdę. Nie? I zobaczcie, z tymi rzeczy, takich drugieryjnych, z Rossmanna, bo przeważnie mam tutaj. Tak, to są. Z tanie rzeczy. Ale kiedyś mieliśmy z Kalinką też drogie kosmetyki. Muszę powiedzieć, są dobre, bo cena mówi za siebie, ale można odpowiednio. Szukać perełek. Tak, tak. Można. Wiecie, to jest tak, ja myślę, mamoś, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. W każdej firmie są perełki. Czy to jest droga firma, czy tania. Nie ma tego, że we wszystkich drogich jest wszystko super i we wszystkich tanich jest wszystko super, do niczego albo super. Tak, każdy ma. Wszędzie można coś fajnego znaleźć. Dlatego. Warto, dobrze, że są te kanały i słuchajcie, te porady naprawdę dziewczyn, a teraz robię tym, bronzerem. Ale też ja to robię tak, słuchajcie, uśnięcie tak, leciutko, nie? Dlaczego? No bo ja nie muszę tak mocno tu zaznaczać, tak? No troszeczkę tutaj, dobrze, kochani, teraz już jeszcze sprawdzę sobie w lusterku, czy ja to dobrze zrobiłam. Róż tak, a ty najpierw puder. To też jest świetne z Douglasa, co? Naprawdę świetne. No i widzicie, też można z Douglasa, też mam kilka produktów i są dobre, tak? Ale na pewno znalazłabym też, gdybym chciała. Tu akurat mieliśmy promocję, nie Kalinka? Tak. Ale ten kabuk jest super. Słuchajcie, i pudrem, nie? Tutaj sobie tak trochę zarysowujemy. Zobaczcie, w tych miejscach. To nam też zrobi te pasy, że ładnie wychodzą. Pod wymiarowość, nie? Tak, tutaj. Dobra. I teraz róż. A Kalinka, dobrze, że jesteś. O, ten nasz. To jest bardzo fajny róż z burżu. To już jest kultowy produkt, mamcia, ty wiesz? Wiem. No, tak? Tak, burżu. Ale słuchajcie, musi być kultowy. Bo wiecie co, ja z burżu od moje młodzieńcze lata. No. To one były tylko w peweksach. No ja u mamy, słuchajcie, jako dziecko, dosłownie takie, no dziecko, no nie wiem, ile ja miałam wtedy lat, zawsze widziałam w kosmetyczkę. On mi starczał na lata, no. On musiał być. On zawsze tuż do szans. Zawsze, nie? Bez pomadki, bo nie malowałam sobie ale to tuż do szans i tak. Nawet wiecie co, ja nie robiłam brwi, tylko ten, wyczesywałam brwi i wyrywałam. Tak. Ale ten róż i tuż ale mamy doszłam, wyglądać. Że cieniowanie dziewczyny to jest super sprawa. Już teraz z cieniowania Kalinka nie zrezygnowałabym. To jest naprawdę rozświetlacz. Tak, tylko szukam tego pędzelka, takiego wachlarzyka. Czekaj. Ja go widziałam. Ja też. Widzicie? Mieliśmy pędzelek wachlarzyka. Skupienie, poczekajcie. Jest. Jest, o. On jest świetny. No i właśnie do rozświetlacza. I słuchajcie, tak ładnie rozprowadza. Tak ładnie rozprowadza, zobaczcie. Nosek. Może omiata, tak. Wiecie, nigdy nie przesadzicie do rozświetlacza. Może ja wam pokażę w kamerze, tak. Ja już pomogę zrobić na wyczucie. Wiecie co? Kalinka chce zrobić dla was challenge. Ale nie wiem czy. No, mam zrobić jej makijaż. A ja nie zrobię, bo ja lubię patrzeć w lustro. Ale może spróbujemy. To jest na razie, wiecie, w planach. Zobaczymy.
Co wyjdzie, to wyjdzie. Łatwo. Może jedna plama wyjdzie, ale będzie. Łatwo nie będzie, no, bo to ma być challenge na zasadzie tego, że mama nie widzi, jak mnie maluje. Dobrze, i usta? Usta, tak. A pomadkę mam, że mam ją przygotowaną? Nie, nie mam w skarbie. Tak. Ja. Zaznaczam sobie tylko na dole te kontury. Bardzo ładne są te. Już się nie mogę doczekać, jak będę miała te cienie na oczach. Tak? Mhm, bardzo mi się podoba ten zestaw kolorystyczny. I w sumie my nie mamy takich typów. A dlaczego mamy te oczu? A pasuje nam. A dlaczego mamy ten? Zrobimy tą pomadkę. Koralową. Mhm. Dlaczego ten akurat zestaw kolorystyczny? Mhm. Wiecie co? Zainspirowała nas sisterka, bo w jednym z komentarzy napisała, że chętnie by nas razem widziała w niebieskich kolorach. I to była taka inspiracja, pomyśleliśmy, czemu nie. Także dawaj znać pod tym komentarzem, czy podoba Ci się efekt końcowy u nas. Jestem ciekawa. Dobrze, to będziemy jeszcze potrzebować dla kalinki. Troszeczkę tutaj pędzelkę z tego równa. Bo widzicie? Wszystko można. Bardzo ładny ten podkład. No moi drodzy, dobrze. Stało, zobacz, to Wam pokażę, jak to jest efekt. Tak. Jeszcze potem pokazuję, jeszcze razem, ale zobaczcie całość, tak? Mhm. No dobrze. To Kalinka, zmieniamy się, tak? Tak. No to Kalinka, hejka. Teraz my będziemy cieniować. Przedstawiamy kolory do cieniowania. Tak, najpierw przedstawię Wam, co będzie użyte do oczu. Paletka z Kobota. Tak szybko. Niebieski. Niebieski. Również niebieski dwa. Z Kobo. Te dwa. Szybko czarny. Czarny z Gosza. Misty Krew. I różowy i biały. Tusz do rzęs. Ashes Volume Lashes Princess. To jest koralowa z Smart Gift Get More. To wszystko. Pracujemy. Tak, to wszystko. I baza. Kalinka. Aha, baza pod cieniem. Bazy nie miałaś. Tak. Brwi z mamy. Tak. Tak, brwi mamy zrobione. Freedomem, nie? Tak, wyczyszymy. Kalinka ma ładne brwi, także ja nie muszę tak dużo jej... Nie powiedziałam, no i no. Znaczy, no wiecie, ale nikt nie jest zadowolony z czegoś tam, nie? Nie wiem, Kalinka, jak uważasz. Dobrze, robimy teraz tak szybko. Bardzo? Jest taka tak, jeszcze dobrze jest sobie kremowa. No, jeszcze tak w klepie, tak? To jest baza, nasz ostatni zakup. No, najnowszy, nie? Najnowszy, tak. Ale na razie nic no, nie możemy na nią nie, tego nie, powiedzieć. Nie mogę, bo wiesz co? Skłamałabym. Do góry też troszeczkę damy bazę. Dobrze. Słuchajcie, ja mam jeszcze, nie mówiłam tego, sobie zrobiłam w tym dolnej powiece troszeczkę. W linii wodnej. W linii wodnej, biały. Tak, troszeczkę. Kalince nic nie będę robiła, bo nie może, tak? Nie, bo będzie zaraz ustawienie. Ale tak troszeczkę, bo biała kredka powiększa trochę oko, tak? Tak? A więc zapomniałam to Wam powiedzieć. Dobrze, teraz robię cieniem białym na całej powiece. Szczególnie nanoszę. Mat jest dobry. Zawsze mat i tusz powinien biały mat, biały cień matowy i tusz powinniśmy mieć w torebce. Tak. Teraz na środkowej, górnej powiece ruchomej klepuję z jednej, zobaczcie, z drugiej strony, to jest ważne. Tu zostawiam trochę pustego miejsca i tu, bo pójdą inne cienie.
ten cień teraz. A pokazywaliśmy ten cień, Kalinka? Pigment skopo nie pokazywaliśmy, ale będzie użyty. Dobrze, używamy go. Tak, ten pigment skobo. Widzicie cienie? Dzisiaj skobo, nie? Mhm, tak, oporaliśmy się na kod. Pod brewkę, bo bardzo ładnie podkreśli. Muszę Wam powiedzieć, że ta baza, Kalinka, ładnie przyjmuje pigment. No właśnie, o widzisz. Bo pigmenty są trudne do, wiesz, do rozłożenia, tak. Bo one się osypują, nie? Mało, że się osypują. To jeszcze tak nie chcą przylgnąć. O, dobrze określić. Bardzo ciekawy efekt końcowego, bo twoje oko mi się bardzo podoba. No twoje tak samo będzie wyglądać. Widzisz naszą różnicę? Myślę, że będziemy podobnie wyglądać. No ale już widziałaś nasze makijaże, nie? Tak, i byłyśmy podobne, nie? No. Mamy trochę podobną strukturę oka. To też jest inaczej, Kalinka. Mniej zamknięte. Widzicie, jaki wachlarzyk jest przydatny? Nie, mamuś? No, on jest świetny. I słuchajcie, Kalinka. Trochę niżej, tak? Do góry? Tak, troszeczkę tutaj chciałabym, żeby było jaśniej, dobrze. O, zamknij. Patrzcie, żeby tutaj tak w tym miejscu zawsze było tak, o. Tak, żeby one się przenikały, o. Rozparta ta granica. Teraz robimy cieniem ciemnym. Już, Kalinka, coś cię drażni, czy nie? No, trochę tego pigmentu mi tam wleciało, ale da radę. Bo on lata w powietrzu, to wiesz. No, ja wiem. Jeszcze się myślałam. Tutaj, w tym miejscu, w zewnętrznym kąciku, daję taki ciemniejszy cień. Dobrze, do góry. Kawałeczek. Jeszcze bym chciała tutaj zostawić troszeczkę na ten pigment. Ten, co był na środkowym, na środkowej powiece. Zostam tutaj. Dobrze. Teraz z tej strony. Drugie oczko i... Do góry. Dobrze, zamknij. Dobrze, teraz tak. Tym białym ci zaznaczę. Teraz tak, tym jest na ciebie. Zobaczcie. Do góry. Możesz, nie mocno, Kalinka, ale możesz mieć otwarte oczy, jeżeli możesz. Teraz tak otwarte, o.
Właśnie. Dobrze jest widać, czy jest zasłony. Ty nic nie widzisz, bo patrzysz w okno. Ja spojrzałam tam, ile mamy czasu, także widać. Muszę tak uważać na ręce, jak robię, żeby nie zasłaniać. Dobrze, tak? Niżej? Tu chodzi o to, żeby widzowie Kenka dobrze widzieli. A ty lubisz do góry, bardzo do góry? Trochę tak? Do góry. Pokaż. Teraz robimy czarnym cieniem kreseczki. Co Kamilkę poprawi zaraz. Ale tylko troszeczkę u góry. Nie, jak będziesz mówiła, że coś ci się usypuje, czuje, czuła, to mi powiedz, tak? Kamilka tak lekko. Bo nie mocno nie zaciskaj. Bardzo lekko mi otwarte. Ja w ogóle ci bardzo, o, zobaczcie. To ma być taka kreseczka jakby roztarta. Nie taka mocna z alinera. Tylko tak cieniami. I troszeczkę możemy tutaj podkreślić. W sumie tylko do podkreślenia pewnie linii rzęs, nie? Żeby, ale też podkreśla to oko. Linii rzęs, ale Kanika podkreśla ci całą powieczkę i całe oko. Dlatego te kreski, same kreski są bardzo ładne z tuszem. No i jeszcze tak ładnie roztarte. A tu jeszcze, no. Dobrze, jesteś do góry? Teraz tak. Mamy 3 minutki. 3 minutki? No dobrze. Pokaż. Długo ci malowałam, nie? Mi się wydaje, że tak krótko. I tym bardziej, że twarz już była, nie? No. Ale to taki makijaż jest, wiesz, to bardzo złożony. No bo on jest... Dużo elementów na to idzie, o, chciałam powiedzieć, tak, wiesz. Ja wiem, co ci chodzi. To jest taki już pracochłonny makijaż, tak, o to chodzi, nie? Dobrze, do góry. Tak, troszeczkę, tylko ci przy końcówkach. Czujesz to kieszenie, nie? Do góry. W tym ci się rogu osypało. Ale chciałabym ci jakimś jaśniejszym. Albo ten. Nałożyć ten rozświetlacz. Do góry. Też rozświetlacza też trochę tu kalnicę bardzo w tych kącikach. Dobrze. Moi drodzy. A usta jeszcze. Ale to tam, momencik.
Ze wszystkim. Tak, zrób, ja zaraz ci zrobię ten pędzelkiem. Ładnie, ta pomadka pasuje do niebieskiego. Jeszcze? Dobrze. Nie? Mhm. Ja zrobiłam specjalnie tą kredkę, żeby ona trochę wyszła. Jaśniejsza. No, taka w innym kolorze. Bardziej taka pastelowa. No, dlatego jest ta kredka. Ale fajnie wygląda. Zdradza wam tą tajemnicę. Naprawdę. Dlatego może się dziwicie, dlaczego nie. Jasna. Super. Dobrze, kochani. To tak. To koniec. Ty wzdychasz, kalinka, jak? Gdy, wiecie, ja bym się zmęczyła. Ja się tak na mnie. Dobrze, kochani, bo ten naprawdę czas nas nagli. Tak. Pokażemy się. Razem? No. Poczekaj, to tutaj usiądę. O. Poczekajcie, moje włosy, bo ja się ja się troszeczkę zmachałam przy tym makijażu. Ja myślę, że a więc Kalinka, daj trochę do góry, tak pociągnij. A więc słuchajcie, tak. Ojej. No, to tak wyglądamy. Zamkniączka. Do lodówki. No. A więc mi się wydaje, że makijaż super. Tak, mi się też bardzo podoba. No i słuchajcie, i twarz przygotowana, zobaczcie, Kalinka dzisiaj miała bez domieszki, innych podkładów, zrobiliśmy na tym samym, bo trzeba, wiecie co, wszystko wypróbować. Tak, czy on się naprawdę wchłania, no. Ja nie czuję do mojej cery, zobaczcie, ręce. To jest nawet z rękoma można porównać, bo tutaj mam ten kontur, to jest inna sprawa, tak. Nie? No dobrze, moi kochani, to do zobaczenia za tydzień, znaczy się w makijażu. Tak. Nie wiem, czy Kalinka masz jeszcze jakieś makijaże nagrane? No jakieś tam na pewno są. No to jakieś może jeszcze wrzucimy. No to dobrze.